Witamy Państwa przy Rzeszowskiej Fontannie Multimedialnej. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Sobolewski, jedynka na liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu 13 października. PiS zwiększył dochody budżetu państwa, PiS w ślad za tym zwiększył też transfery socjalne. A jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza wspomóc firmy, małe firmy zatrudniające do 5 osób, zwłaszcza w kontekście zamierzeń związanych z wzrostem płac minimalnych? Dla małych przedsiębiorców to może być pewien problem. Rzeczywiście rozpoczęła się dyskusja odnośnie tego, czy małe przedsiębiorstwa dadzą radę, ale jednocześnie zapowiedział pan premier Morawiecki wsparcie dla tych małych przedsiębiorstw poprzez dwie rzeczy, główne dwie rzeczy. Pierwsze to, że w tej chwili są opracowane szczegóły tego rozwiązania, natomiast że podatek będzie, ZUS będzie płacony przez małe przedsiębiorstwa nie od przychodu, tylko od dochodu. I tylko kwestia jest ustalenia do jakiej kwoty i jaka to będzie i jakich to będzie dotyczyło przedsiębiorstw, czy średnich, czy małych. I kwestia już szczegółów, więc to jest pierwsze, że tak powiem, złagodzenie tych obaw o to, czy sobie małe przedsiębiorstwa poradzą z tym, że zostanie zwiększona płaca minimalna do końca 2020 do 2600 zł, do końca 2021 to będzie 3000 zł, do końca 2023 to będzie 4000 zł, ale to też od razu, jak widać, jest rozłożone w czasie, więc to też nie jest, że zwiększamy płacę minimalną bardzo wysoko od razu w pierwszym skoku. A drugie rozwiązanie to jest podniesienie kwoty ryczałtowej dla przedsiębiorstw do 1 000 000 euro z perspektywą 2 000 000 euro. Czy ktoś jest przeciwny temu, żeby wzrastały płace dla ludzi, żeby w końcu ludzie za godziwą pracę otrzymywali godziwe wynagrodzenie, bo jest to już czas, kiedy trzeba skończyć z tym systemem tak zwanym postkolonialnym, jak my to mówimy, albo postkomunistycznym, że Polska jest postrzegana jako tylko i wyłącznie tania siła robocza. Określenie polska wersja państwa dobrobytu brzmi ambitnie i obiecująco. Ale jak PiS zamierza zrealizować ten ambitny cel w obliczu nadchodzącego spowolnienia gospodarczego w Europie? Panie redaktorze, i to jest pierwszy raz w historii zdarzyło się od 1989 roku, że spowolnienie gospodarcze, które dotknęło na przykład Niemcy, nie spowodowało, że przeniosło się bezpośrednio na gospodarkę polską. Polski przyrost PKB w Polsce to jest 4%. W Niemczech w tej chwili to jest na poziomie chyba 0,2%. I to jest pierwszy raz w historii, kiedy gospodarka polska jest uniezależniona od gospodarki niemieckiej. Więc czy do Polski przyjdzie spowolnienie, tego też nikt do końca nie wie, ponieważ poprzez takie działania, jak na przykład nawet zwiększenie płacy minimalnej, że my stymulujemy gospodarkę, bo przecież ci ludzie, jeśli będą więcej zarabiać, to te pieniądze przeznaczą na konsumpcję, na wydatki, a jednocześnie spowoduje to napędzenie wzrostu gospodarczego, bo ktoś będzie musiał coś wytworzyć, żeby sprzedać. Więc to jest wszystko połączone mechanizmy. Dlatego nie obawiamy się tego, że u nas nastąpi spowolnienie gospodarcze, takie jak jest w tej chwili w kilku państwach Unii Europejskiej. Jesteśmy w tej chwili jak gdyby gospodarką, która nie jest uzależniona, jak było jeszcze kilka lat temu, od gospodarki niemieckiej czy francuskiej. A że to są ambitne cele, cóż, trzeba sobie zakładać ambitne cele, bo tu już nie mówię słowami naszymi, ale naukowców z SGH, z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy na kongresie, na forum gospodarczym w Kielnicy powiedzieli, że za 14 lat gospodarka polska przy tym tempie rozwoju, Polska w ogóle, dogoni średnią unijną, a za 21 lat dogonimy Niemcy przy tym tempie rozwoju.